ponownie wcielamy się w rolę Jana Nieuważnego. Tym razem wiadomość e-mail prezentuje się bardzo wiarygodnie, zaś na ekranie nie widać żadnych ostrzeżeń. Również sprawdzenie zawartości paska adresu przeglądarki ujawnia użycie protokołu HTTPS oraz symbol zamkniętej kłódki, a zatem na pozór wyświetlona strona jest wiarygodna. Rezultat wprowadzenia danych uwierzytelniających ponownie jednak zaskakuje. Jak doszło do tego zdarzenia? Czy weryfikacja tożsamości serwera na podstawie certyfikatu zawiodła? Oczywiście nie. Przyjrzyjmy się szczegółom, które umknęły czujności Jana Nieuważnego. Po umieszczeniu kursora nad odnośnikiem w pasku stanu do okna, można zweryfikować, że odnośnik odwołuje się do fałszywej nazwy domenowej. Ta sama informacja jest dostępna w pasku adresu przeglądarki. Zamknięta kłódka świadczy oczywiście o poprawnej weryfikacji tożsamości serwera na podstawie certyfikatu i w tym przypadku w jej obecności nie ma niczego nieprawidłowego. Atakujący zarejestrował domenę i dysponując nią mógł wejść w posiadanie wiarygodnego certyfikatu. A zatem wyświetlony symbol kłódki nie powinien uśpić naszej czujności, jeśli chodzi o weryfikację użytej nazwy domenowej serwera.